Za chwilę rozpoczniemy uroczystą zbiórkę. Za chwilę rozpoczniemy apel poległych. Za chwilę dowódca uroczystości, prezes OSP Budkowod lub Paweł Zapadka prowadzi poczty sztandarowe. Podczas dzisiejszej uroczystej zbiórki wspominamy wszystkich ratowników, którzy ratując życie i mienie innych, poświęcili własne. To także 19. rocznica tragedii w Nowym Jorku, gdzie w zwałach zawalonych wież World Trade Center zginęło kilkuset strażaków i ratowników medycznych. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 uprzejmie proszę o zachowanie bezpiecznej odległości od siebie co najmniej 1,5 metra. Z tego powodu w dzisiejszym apelu nie biorą udziału pododdziały i kompanie honorowe. Za chwilę po wprowadzeniu pocztów sztandarowych meldunek o gotowości do uroczystej zbiórki złoży prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie, druhowi Gustawowi Markowi Grzezinowi, dowódca uroczystości, druh Paweł Zapadka, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Budkowie. Poczet flagowy oraz poczty sztandarowe wprowadza dowódca uroczystości, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Budkowie, druh Paweł Zapadka. Oddział! Stój! Pododdział w lewo! Zwrot! Pododdział, spocznij! Za chwilę nastąpi złożenie meldunku gotowości do apelu poległych. Pododdział, baczność! Na prawo! Patrz! Meldunek prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druhowi Markowi Grzezinowi składa dowódca uroczystości druh Paweł Zapadka. Za chwilę, Szanowni Państwo, nastąpi odegranie hymnu państwowego i wprowadzenie flagi na marsz. Poczet flagowy, baczność, do podniesienia flagi państwowej, marsz! A poczet flagowy tworzą młodszy aspirant Wojciech Piotrowski, sztandarowy młodszy aspirant Michał Wasilewski oraz młodszy aspirant Maciej Wiśniewski. Strażacy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Olsztynie.
oddziały, patrz dość! Oddziały, spocznij! Proszę o zabranie głosu druha Grzegorza Marczyńskiego, dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie. Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że możemy się znowu dzisiaj tutaj spotkać. Dzisiaj, że jesteście z nami tak licznie. Liczyłem w związku z tym, że mamy pandemię, że nie będzie tu nikogo. A niestety, niestety stoją przede mną liczne wypowiedzi tłumu. Witam gospodarza dzisiejszej uroczystości, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gustawa Marka Brzezina, zarazem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Witam po raz pierwszy tutaj dzisiaj z nami w tej roli pana Aleksandra Sobę, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego. Witam starych, sprawdzonych przyjaciół, druga Andrzeja Bago, starostę powiatu olsztyńskiego i pana prezydenta Krzymowicza, Krzymowicza Piotra, prezydenta Olsztyny. Witam także dzisiaj prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wiceprezesów Janusza Ryszarda, króla Radosława, Stanisława Mikulata. Serdecznie witam. Witam funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, osoba pana brygadiera, starszego brygadiera Michała Kamienieckiego, zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz młodszego brygadiera Jarosława Gryciuka, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Szczególnie witam po raz pierwszy na tym naszym, na tej uroczystości. Witam także strażaków Komendy Miejskiej OPG Olsztyna. Witam diecezjalnego duszpasterza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych księdza Janusza Wieszczyńskiego, z towarzyszącym mu także kapelanem, który także z nami bywa często. Witam służby i instytucje współpracujące. Pana Arkadiusza Mrozowskiego, przedstawiciela Regionalnego Lasów Państwowych. Witam Marka Myszkowskiego, ale chyba go nie widzę. Witam organizacje i stowarzyszenia, w tym przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża, panią Dorotę Dajstetten oraz prezesa Zawadzkiego Zbigniewa Oddziału Wojewódzkiego. Witam uczniów szkoły Liceum Ogólnokształcego CNB imienia Szeregów Cichociemki, przepraszam, w Olsztynie. Witam weteranów naszej służby, witam przewodniczącego koła terenowego Związku Emerytów Rencistów Pożarnictwa, pana Kupinę Zbigniewa, witam byłych komendantów, w tym Macieja Jaśnickiego, witam delegację Michelin Polska, naczelnika zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Pawła Michalskiego. Witam was wszystkich. Jeśli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. Ale po pierwsze okulary, które mam do czytania i nie widzę co dalej. A poza tym, no niestety, pomimo, że to 19 raz, to jednak zawsze jakaś trema jest. A jeśli taka wola trwa, by im życie dał w ofierze, tych bliskich mych w opiece miej, o to cię proszę szczerze. To tekst ostatniej zwrotki wiersza Modlitwa Strażaka, autora nieznanego.
to słowa dotyczące tych, którzy wypełnili rotem ślubowania do końca. Udział w akcjach to obowiązek każdego strażaka i pomimo coraz lepszych systemów ochrony, strażacy giną w trakcie likwidacji skutków katastrof, wypadków i pożarów. Tak też było w odległej Australii, kiedy to w gigapożarach w grudniu ubiegłego i styczniu tego roku 4 strażaków straciło życie. Jeden, gdy ogniste tornado przewróciło 12-tonowy samochód pożarniczy. Kolejny od upadku płonących drzew, w tym na samochód strażacki. Nasze dzisiejsze spotkanie jest poświęcone pamięci o takich między innymi zdarzeniach. W dzisiejszym apelu przywołujemy nazwiska tych, którzy zginęli w trakcie akcji w naszym województwie, kraju i na świecie. Bo im wszystkim poświęcony jest ten olsztyński pomnik, przed którym stoimy. Ale jak w każdym innym zawodzie, zdarzają się wypadki śmiertelne w innych sytuacjach. I te zdarzenia są dla nas szczególnie bolesne. Bo o ile śmierć jest zawsze katastrofą dla rodziny, przyjaciół, to śmierć w tak zwanym czasie pokoju jest katastrofą, którą zrozumieć nie sposób. Tak było w przypadku śmierci strażaka PSP i trucha OSP Macieja Czynowica z Dobrego Miasta, który zmarł w lipcu, 14 lipca 2018 roku w wyniku obrażeń, jakich doznał w trakcie ćwiczeń strażackich. Miał 23 lata i pozostawił w bólu swoją rodzinę i siostrę. Chciałbym, abyśmy dzisiaj pamiętali także o nim i innych, którzy odeszli już na wieczną walkę. A jeśli taka wola trwa, bym życie dał w ofierze tych bliskich mych w opiece mej. O to cię proszę szczerze. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi odczytanie apelu poległych. Apel odczyta druh Piotr Mostek, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie. Oddziały, baczność! Druh Piotr Mostek, apel poległych odczytać. W dniu dzisiejszym jesteśmy tu, by uczcić pamięć tych, którzy z wierzą z pomocą złożyli najwyższą ofiarę. Wzywam Was, strażacy okresu działań II wojny światowej, 343 oficerów i podoficerów, 2924 strażaków, którzy oddaliście swoje życie za ojczyznę w boju i działaniach gaśniczych. Stańcie do apelu! Wzywam Was, członków ochotniczych straży pożarnych, druh Jan Kałdziński z Pisza, Bronisław Bogacki i Antoni Piekarski z Moronga, Władysław Czapłowski z Rogurza, Czesław Kowalski i Aleksander Rechimbach z Giżycka. Stańcie do apelu! Wzywam Was, członków ochotniczych straży pożarnych, druh Maciej Czerny i Stanisław Hajnych z Miłakowa, Kazimierz Malecha i Józef Opacki z Pasłęka, Władysław Leśniewski z Nielbarka, Paweł Kruszewski i Stanisław Gross z Żabin, druh Dymitry Jarmoła z Pieniężna. Stańcie do apelu! Wzywam Was, strażaków zakładowych zawodowych straży pożarnych, ogniomistrz pożarnictwa Jan Fydryk z Nidzicy, strażacy z rafinerii nafty w Czechowicach-Dziedzicach. Stańcie do apelu! Wzywam Was, druhów zakładowych ochotniczych straży pożarnych, druh Danuta Rudzińska i Janina Wojtowicz z olsztyńskich zakładów opon samochodowych Stomil. Stańcie do apelu! Wzywam Was, funkcjonariuszy zawodowych straży pożarnych, starszy ogniomistrz Jan Chucki z Pasłęka, strażak Marek Rozbicki z Wołomina, junak Janusz Kołdakowski ze Świecia. Stańcie do apelu! Wzywam Was, strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
starszy aspirant Andrzej Kaczma z Kuźni Raciborskiej, strażak Robert Borowski z Bartoszyc, młodszy aspirant Michał Tomiak z Poznania, ogniomistrz Przemysław Piotrowski oraz ogniomistrz Marek Kiro z Białegostoku. Stańcie do apelu. Wzywam Was, strażak Kopytko Skok, strażak Krakowski William, strażak Sikorski Gregory i 340 Waszych kolegów ze Straży Pożarnej Miasta Nowy Jork. Stańcie do apelu. Wzywam Was, wszystkich ratowników, druhów, strażaków z kraju i świata, którzy odeszli na wieczną służbę, którzy wypełnili do końca ślubowanie nieść pomoc nawet za cenę życia. Wzywam Was do apelu. Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Szanowni Państwo, bardzo proszę księdza kanonika Janusza Wieszczyńskiego, diecezjalnego duszpasterza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o odmówienie modlitwy za poległych strażaków, za ofiary wypadków, katastrof oraz aktów terroru. Człowiek niejednokrotnie staje w niebezpieczeństwie, w zagrożeniu życia. Bywa, że także z powodów niezależnych, żywiołów, kataklizmów, bywają też sytuacje, kiedy życie jest zagrożone z powodu nieodpowiedzialności czy braku kompetencji ludzi, ale niejednokrotnie, a może najczęściej, życie człowieka jest zagrożone z różnych powodów, które zdarzają się dnia codziennego. Stąd postawa strażaków, wszelkich formacji ratowników jest po części zawodem, ale także, a może przede wszystkim powołaniem, by zawsze stać w gotowości, by ratować zagrożone życie. I także nasza dzisiejsza obecność w 19. rocznicę tragicznego wypadku, który jest znakiem także, jak bardzo niebezpieczne może być jakiekolwiek skrajne myślenie, czy naznaczone nienawiścią, które niesie zagrożenie i śmierć. A my jesteśmy tutaj po to, by wyrazić cześć i pamięć wszystkim tym, którzy w różnych sytuacjach życia zawsze idą, by nieść pomoc człowiekowi. Niech nasze dzisiejsze spotkanie, chwila refleksji, będzie znakiem dla tych, którzy podejmują tę drogę, aby byli świadomi, a jednocześnie budzili w swoich sercach także ludzką wdzięczność, że każdy dzień ich służby jest znakiem czuwania i bezpieczeństwa dla narodu i społeczeństwa. W intencji wszystkich, którzy zawsze stają w tej gotowości do niesienia pomocy ludziom, odmówmy modlitwę pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Win tutaj odczytanych, ale także zmarłych z naszych rodzin. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Szanowni Państwo, teraz nastąpi złożenie wiązanki pod pomnikiem poległych strażaków. Wiązankę strażaków składa delegacja członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. Ochotnicze Straże Pożarne reprezentują druhna Anna Romańczyk-Pokrójska z Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn-Głubkowo, druhna Katarzyna Kij-Piskosz z
Ochotniczej Straży Pożarnej z Smolajna, a Państwową Straż Pożarną starszy kapitan Krzysztof Kurowski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Olsztynie. Proszę o złożenie zniczy pod pomnikiem i płytami pamięci marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jacka Protasa z delegacji. Proszę o złożenie zniczy pod pomnikiem poległych strażaków przez wicewojewodę warmińsko-mazurskiego pana Aleksandra Sochę, starszego brygadiera Michała Kamienieckiego, zastępcę warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz młodszego brygadiera Jarosława Grymczuka, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Zniczy przez przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego z delegacji. Bardzo proszę o złożenie zniczy przez prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza z delegacji. Bardzo proszę o złożenie zniczy przez starostę olsztyńskiego Andrzeja Abako, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wiceprezesami druhem Tomaszem Czarnowskim oraz druhem Piotrem Moskiem. Proszę o złożenie znicza przez przedstawiciela Lasów Państwowych w Olsztynie. Pana Arkadiusza Mrozowskiego. Proszę o złożenie znicza przez przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. Wiązankę znicz składa dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, pani Dorota Dejsztetter. Bardzo proszę o złożenie znicza przez przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego imienia Cichociemnych w Olsztynie.
Bardzo proszę o złożenie znicza przez przedstawicieli Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej Wionkowy. Bardzo proszę o złożenie znicza przez komendanta Straży Miejskiej w Olsztynie, pana Jarosława Lipińskiego. Bardzo proszę o złożenie zniczy przez przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów Koła Wojewódzkiego Olsztyn. Proszę o złożenie zniczy przez przedstawicieli Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Znicz składają druh Janusz Ryszard, druh Radosław Król i druh Stanisław Mikula. Bardzo proszę o złożenie symbolicznego znicza przez przybyłe na dzisiejszy apel dzieci, które są narybkiem zarówno w ochotniczych, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo proszę o złożenie symbolicznego znicza. Pozostało jeszcze kilka zniczy na stole. Bardzo proszę przedstawicieli Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Wionkowie o złożenie tych zniczy pod pomnikiem. Bardzo proszę wszystkich przybyłych zacnych gości na dzisiejszy apel o złożenie zniczy pod pomnikiem. Złożył komendant gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach druh Henryk Gościcki. W tej chwili znicz składa prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Warczewie, pani Agnieszka Nagraba. Znicz składa delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieźlinach. Bardzo proszę o złożenie znicza przez delegację Michelin Polska.
Serdecznie dziękujemy za złożenie wszystkich wiązanek, kwiatów i zniczy, które upamiętniają nam tych, którzy odeszli. Za chwilę meldunek o gotowości do zakończenia dzisiejszego apelu poległych złoży prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, dowódcą uroczystości, druh Paweł Zaparta, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Oddziały, baczność, na prawo, patrz. Drugu prezesie, moduje pododdziały gotowe do zakończenia apelu poległych. Rozkaz. Za chwilę nastąpi wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocznij! Pododdziały, baczność! Poczty sztandarowe, w prawo, zwrot! Za mną, marsz! Szanowni Państwo, na tym zakończyła się nasza uroczystość. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wyrażoną w ten sposób pamięć o strażakach, którzy polegli niosąc pomoc innym. Bardzo serdecznie dziękujemy.